Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Torii152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, witam się z Wami w odcinku, który nagrywam wreszcie już nie na zapas, tylko na bieżąco. Kurczę, fajnie Wam powiem, naprawdę. Jak Wam minęły święta? Ja w poniedziałek wróciłam wieczorem do domu i w sumie jestem troszeczkę wykończona, jeżeli mam być szczera. Coś mi tak cicho ta gierka gra. To jest normalne? Tak jest, no to jest normalne. Tutaj jesteśmy na Adarmos aktualnie i zaraz będziemy stąd wypływać. Natomiast najpierw udamy się jeszcze do starosty wioski, żeby mu co nieco powiedzieć, że nam się udało zakończyć zadanie. Tu jest Melvin, który się bardzo dziwnie na mnie patrzy. Czy tobie się może zrespiły jakieś tutaj rzeczy? Masz pora, mogę wziąć w sumie. Masz sporo jabłuszek. Czy coś jeszcze od ciebie potrzeba? Chyba nie. Dobrze, no to na razie stąd spadajmy. Powiedzmy starszemu wioski, że udało nam się obronić Adarmos przed magicznymi golemami. Pozbyłem się golemów. To wspaniale. Dziękuję ci za tę wspaniałą wiadomość. Jasne. Uważaj na siebie. Szczęśliwej podróży. I powodzenia. Dobra, no to fajnie. Wypisałam sobie, moi drodzy, mniej więcej zadania, które chciałabym zrobić i myślę, że przede wszystkim wrócimy sobie z powrotem aktualnie do naszej pustyni. No, do Ugaru konkretnie, byśmy musieli się udać i zobaczyć, co tam się dzieje jeszcze. Także, Lordzie Baldwinie, proszę mi pokazać drogę, dokąd płyniemy. Płyniemy na Warant. Dobrze. Tak, płyniemy na Warant. Ja sobie zrobiłam właśnie taką listę parę dni temu, gdzie byśmy mogli zajrzeć, zobaczyć, czy coś jest ciekawego do zrobienia, czy nie. I to się zaraz, mam nadzieję, okaże. Okej, nie wywaliło mi gry, dzięki Bogu. Więc tak. Tepnijmy się od razu do takiego miejsca, gdzie mi nikt nie będzie przeszkadzał. Na przykład na wybrzeże. Tutaj. Czysto, czysto. No to teraz tak, przebierzemy się w naszą piękną zbroję asasynów i możemy pędzić do Ugaru. Tam mamy najwięcej rzeczy do zrobienia, z tego co sobie tutaj zapisałam, jeżeli o to chodzi, do miasta Ugar. I teraz tak, spróbujmy sobie podejść do Torresa, ponieważ on powinien mieć dla mnie questa. Pytanie, kiedy ten quest się odblokuje i być może już się odblokował, także idziemy to sprawdzić. Jeżeli tak, to byłoby bardzo fajnie, bo to nam pomoże rozwiązać jeszcze inne zadanie przy okazji. Tylko, że Torres... Hej, ty. Chcę się szkolić. Co dokładnie? Torres na razie nie chce mi dać questa. To bardzo niedobrze, bo powinien mi dać. To jeszcze pójdziemy zobaczyć sobie Gasparino. Czy tam Gasparino. Jak się nie uda, to znaczy, że będziemy musieli to zrobić już w piątym rozdziale. Ej, ty. To do mnie było. Oczywiście. Słyszałem, że zostałeś przyjęty przez Tartarona. Naprawdę musisz być obrotny. I co? Do czego zmierzasz? Czy potrzebujesz mojej pomocy? Tak. Torres ciągle mi brzęczy za uszami, że czas na to, aby w końcu zacząć wydobycie w tylnej części kopalni. Ale niestety, tam pełno pełzaczy, zabijających każdego, kto podejdzie zbyt blisko. No to poproś Torresa, aby wysłał tam paru wojowników. A czym problem? Problem w tym, że nikt nie chce się tym zająć. Wszyscy boją się leźć w ten rejon kopalni. Zasrani tczurze. Jasne. I chcesz, abym tam się rozejrzał. Tak, ale nie za darmo. Jeśli wykonasz te zadanie, dostaniesz 300 sztuk złota. Km, nieźle. Tylko jest jeden problem, dotychczas nie pozwalano mi wchodzić do kopalni. Jeśli zechcesz mi pomóc, to się zaraz zmieni. Więc dobrze przemyśl moją propozycję. Biorę to zadanie. Wspaniale. Odtąd wartownicy będą cię przepuszczać. Oto klucz od tylnej części kopalni. Dobrze. Zobaczę, co da się zrobić. Jeszcze jedno, trzymaj łapy z dala od rudy. To, że pozwoliłem ci wchodzić do kopalni, nie upoważnia do zabierania rudy. Ze złodziejami u nas rozmowa krótka. Tak, tak. Wszystko jasne. No i dobra, właśnie też o tego questa mi między innymi chodziło, także
Zróbmy, co możemy na ten temat. W ogóle z Pietem to ja mogę teraz porozmawiać? Tak jest, mogę ruszyć to zadanie, ale na razie je zostawimy w świętym spokoju. Mamy drzwi do kopalni, także zobaczmy, co się tutaj dzieje. Kopalnia wygląda jak na razie bardzo zwyczajnie i wygląda bardzo pusto. Okej, tam już na dole widać pełzacze. Oczywiście nie będziemy tutaj niczego kopać, tak jak nam tamten gościu powiedział. I teraz pytanie, bo widzę, że mamy jakieś rozgałęzienia. Dobra, tam są pełzacze. Pytanie, czy... Dobra, to przejdźmy się najpierw tutaj. Magiczny pełzacz, okej. Widzę, że nie są jakieś bardzo specjalne. Trochę tutaj jest ciemno, prawda? Kurczę, no. Powiem wam, że ta kopalnia jest dosyć duża, nawet się nie spodziewałam. Mi się wydaje, że tutaj się wszędzie te drogi łączą ze sobą, tak w ogóle. Ciekawe to jest, że one są niby magiczne. To chodzi o to, że tutaj jest właśnie magiczna ruda. Możliwe, że o to właśnie chodzi. Ciekawi mnie, czy będą miały jakąś królową na przykład. Powiem wam, że będzie ciężko nam się tutaj, podejrzewam, poruszać. Mam nadzieję, że dostanę jakąś informację, że na przykład udało mi się wybić wszystkie pełzacze, bo jak będziemy bez informacji, to będzie trochę słabo. Dobra, zeszłam na sam dół. Złożę topazu. No, w sumie topaz moglibyśmy sobie, myślę, wykopać. Także, cóż, jak wam, moi drodzy, minęły święta? Ja jestem wykończona, ponieważ, no, jak zwykle gadki, szmatki nie na temat, jaki trzeba w czasie świąt, czyli polityka, między innymi, szczególnie teraz, kiedy zaraz są w sumie wybory do tych sejmików, cudów, samorządów i w ogóle, także było tego bardzo dużo. I nie powiem, jestem tym bardzo zmęczona. Także, cóż, mam nadzieję, że ostatni raz to było tak już. Nie wiem, czy to dobrze, że ja sobie tutaj wchodzę na tą półeczkę. Wydaje mi się, że powinnam się tutaj gdzieś dostać. Mam nadzieję, że w ogóle coś widzicie, bo... Dobra, tutaj to nawet i ja już nic nie widzę, ale był czas, że jeszcze widziałam. Także było naprawdę ogniście podczas świąt. Okej, tu też można jeszcze wyżej sobie wejść. W ogóle nie wiem, czy wy też to zauważyliście, ale tutaj widzę, że w grze jest bardzo dużo tych kopalni wszystkich. Jest ich od cholery, a moja postać nie umie skakać. Kompletnie. Kompletnie po prostu, ja nie wiem, co za cymbał. No i dobra, i co? Pochodnia. Tutaj żeśmy jeszcze nie szli w tę stronę. Okej, są jakieś pełzacze. Tak, no zrobiłam sobie listę. Mam nadzieję, że wszystko uda się z listy zrobić, albo większość rzeczy. No to będą te takie właśnie aktywności, które będę chciała zrobić przed piątym rozdziałem. Ja mam tak w zwyczaju, że to, co da się pozamykać w starym rozdziale, to chciałabym zamknąć w starym rozdziale. Na przykład według poradnika, jeżeli to faktycznie pokazuje mi, o matko bosko, ależ się zakręciłam, że to jest na przykład na właśnie stary rozdział. Także mam nadzieję, że to się nam uda. Dobra, tam widziałam też pełzacze jeszcze. Punkty nauki by się też przydało w ogóle na coś wydać. Pytanie na co? Myślę, że sobie na razie przetrzymam jeszcze punkty nauki. Po prostu. Problem mam z tą magią, ponieważ chciałabym się nauczyć innych kręgów, a wydaje mi się, że za bardzo nie mogę. I nie wiem, czego to jest kwestia, bo wydaje mi się, że wiedzy magicznej to my mamy sporo, tylko pytanie, dlaczego ja nie mogę tego, wiecie, sobie bardziej jeszcze porozwijać, nie? Okej, tu już nam się droga zamyka. Czy już byłam wszędzie? Nie, nie byłam wszędzie.
Tam są jeszcze pełzacze, na przykład po drugiej stronie. Tam jest jakiś mostek. A gdyby tam tak zeskoczyć, bo trochę mi się wydaje, że. No, ale w ten sposób to chyba nie. Chciałam zeskoczyć na ten mostek, bo nie widziałam nigdzie ścieżki na niego. A chciałam to zrobić szybko. Także dobra, jeszcze raz sobie wycelujemy. Mam nadzieję, że się uda tym razem. Dobra, udało się. Którędy ta droga tutaj prowadziła? Okej. No i dobrze, tam jest jeszcze więcej tych mostków. Tylko, że jakbym tam chciała zaskoczyć na drugą stronę, to by się wypadało podleczyć. Pełnią życia to może nie. Tych mam dosyć sporo mikstur, to myślę, że możemy sobie je zastosować. Dobra. No, powiem wam, że już nam leci ten czas na tym odcinku. Niemiłosiernie. Cofam się, ale jak widać nie przyniosło to jakiegoś skutku. Dzień dobry, czy to będzie ostatni pełzacz? Byłoby świetnie. Ale chyba tak prosto to nie będzie, coś mi się wydaje. Okej, tam są jakieś rzeczy. To jest akurat mega ciekawe, więc by fajnie było to, o matko bosko, zdobyć. Tu się widzę, drabina nam popsuła trochę. Teraz, żeby nie spierdzielić się. Kilof mogę sobie zebrać, tak, ale kuferek mnie interesuje. Czyli jeżeli ja sobie zeskoczę, tak, to spadnę? Okej, udało się. Prawo, prawo, prawo. Dobra, jakieś tam pierdółki. Wydaje mi się, że to wszystkie pełzacze, ale nie jestem pewna. Więc zrobimy sobie save'a i spróbujemy się tepnąć do Ugaru i iść do Gasparinio, bo wydaje mi się, że całą kopalnię oblazłam. Powiem wam, że fajnie też, że się robi ciemno, bo będziemy mogli tutaj jeszcze spróbować poszaleć z tymi rabusiami z Ugaru. Zobaczyć co i jak to wygląda i działa. Błagam, żeby to już było wszystko, no bo stary. Jak nie, to będzie mi bardzo przykro. Pełzacze w kopalni nie żyją. Chwała Beliarowi. To znaczy, że wreszcie mogę podjąć wydobywanie rudy w tylnej części kopalni. Mam nadzieję, że nie przywłaszczyłeś sobie kilku bryłek rudy. Oczywiście, że nie. Dobrze. Oto twoja nagroda. Dobra, jeszcze tak, był tutaj taki gościu, który się nazywał Aramis. Jestem ciekawa, czy ja dobrze myślę, który to typo, bo on też powinien mieć jakiegoś kłeścika dla nas, a jak na razie, no to wiecie, nie dostałam takiego zadania. Także możemy zerknąć, on chyba miał gdzieś chatę tu, mniej więcej tam, gdzie Bahal. Tutaj miał chyba chatkę. Zawsze sobie tutaj stał. Teraz widzę, że go tu nie ma. W ogóle widzę, że ludzi coś stąd gdzieś wywiało. Tutaj zawsze przecież panowie sobie siedzieli. No a teraz mamy pustki, no ale dobrze. Dzień dobry, może tutaj ktoś siedzi. Tu jest dozorca, tam chyba też. Dobra, dobra. To widzę, że go na razie tutaj nie ma. Tam się jakieś skupisko ludzi zrobiło na górze. Ciekawe. Okej, no to myślę, że teraz tak, skoro Aramisa nie możemy znaleźć, to zerknijmy teraz na inne rzeczy.
Dużo mamy tych zadań z niewolnikami do zrobienia. Co ja tutaj jeszcze mam? Właśnie, możemy sobie skoczyć na plantację, ponieważ Pedro też powinien mi dać zadanie, a ja żadnego questa od niego nie dostałam. I teraz pytanie, czy tego questa on mi da, czy już mi go nie da? Dobre pytanie, także możemy zerknąć, zobaczyć, co u niego w ogóle słychać na plantacji. Może pomidory odrosły, czy coś? Byłoby w sumie spoko. Byśmy sobie pozbierali pomidory. Tylko teraz tak, pytanie, gdzie Pedro może być? Chyba w domu by był, nie? Mamy tutaj do domu, mamy go. Możesz mnie nauczyć otwierania zamków. Albo kradzieży kieszonkowej. Hej, poczekaj. Cóż, tak, mylisz się. Okej, możemy go zagadać, widzę o to. Z pewnością jesteś złodziejem. Przyznaj się. Nie obawiaj się, nic ci nie zrobię. Każdy tak może powiedzieć. Najpierw to udowodnij. Jak? Bardzo prosto. Ukradnij coś, tu, w ugarze, i mi to przynieś. I wtedy ci uwierzę. Dobrze. Co mam ukraść? Kupiec Bachal ma najlepszy tytoń w okolicy. W swoim domu trzyma 4 różne rodzaje. Przynieś mi po woreczku każdego z nich, a wtedy nauczę cię wszystkiego, co sam wiem. Oto twój tytoń. Doskonale. Dobry z ciebie złodziej. Teraz nauczysz mnie tego, co sam umiesz. Oczywiście. Mogę nauczyć się, jak otwierać zamki i jak opróżniać cudze kieszenie. Poza tym, mogę sprzedać ci kilka wytrychów. No i dobra, to był mały, właśnie prosty kwestik. On coś ma, mogę te tytonie poodkupywać. No i dobra, fajnie. O to też mi chodziło. Wiecie co, na razie, póki jeszcze, chociaż jest tak późna godzina, że moglibyśmy w ugarze co nieco porobić chyba, jeżeli chodzi o tych rabusi. Także no niech będzie, że się przespacerujemy tutaj po tym mieście na spokojnie. Zobaczymy zresztą. Powinni tutaj gdzieś się kręcić, ewentualnie. Jest trochę za wcześnie. Tu jest Mansur, elitarny. Okej, no dobra. Tutaj też się nic ciekawego raczej nie dzieje. Mamy jabłko i banana. Tam sobie ktoś siedzi. Wiecie co, prześpijmy się do północy, bo wtedy będzie większa szansa na wytropienie tych gości. Bo wiecie, zabiliśmy tych w katakumbach, prawda? Tylko, że no oni to nie są wszyscy. Zabieraj się stąd. To nie są wszyscy właśnie ci rabusie, także trzeba się rozejrzeć. Tam na górze no nie ma nic. Mamy ten plus, że mamy lokatora, więc widać, jeżeli gdzieś tutaj jacyś rabusie w ogóle będą. Tu jest kapliczka. Tam coś jest w ogóle. Okej, tu jest ta palarnia. O matko bosko. Tutaj się coś dzieje. Dzień dobry. Wy tutaj widzę spać sobie idziecie na spokojnie. Mało co was interesuje. Czego tam szukałeś? Klas? Nic nie szukałam tam. Tutaj zwykli ludzie też. Trochę słabo, bo liczyłam, że uda nam się kogoś schwytać, a tutaj jak na razie to nie widzę nikogo. Tu jest adept. Tutaj jest w ogóle bardzo dużo tych chatek. No, zmywaj się! O, mamy rozbójników, no właśnie. Także warto będzie. Wiecie, to jest tak po prostu, że my musimy ich pokonać. Nic więcej nam nie pozostaje do zrobienia, jeżeli o to chodzi. Kim ty jesteś? Okej, to jest ten adept, który się wkurzył. Ci rozbójnicy to chyba stąd wybiegli. Tu jest Abbas, sobie śpi. Tutaj mają pokój te niewolnice, tak. Dobrze. Możliwe, że to są wszyscy rozbójnicy, ale się jeszcze przebiegniemy po mieście, bo tam w dzienniku było, że oni są w okolicy właśnie targowiska.
To by się nam tutaj zgadzało jak najbardziej. Także dobrze. Fajnie, że przynajmniej trafiłam na paru. Tu jest asasyn zwykły. Widzę, że pilnuje. Tutaj jest ten ork, sobie gdzieś spaceruje, czampok. No powiem tak, nie zapowiada się, żeby coś więcej się miało tutaj jeszcze dziać w tej okolicy. A jednak. Dobra, kolejny rozbójnik. Ciekawe, bo wychodzi na to, że był sam. Tutaj też jakieś drzwi. Elitarny asasyn. Dobra, czyli tu jest raczej bezpiecznie, skoro sobie asasyn tutaj czegoś pilnuje. Tutaj również. On tutaj w ogóle nie chce, żebym ja tutaj się pałętała. Tu jest ich więcej w ogóle tych rozbójników. To jest masakra. Ale wiecie co, to dobrze, bo przynajmniej rozwiążemy sobie to zadanie. Na razie to jeszcze nie są wszyscy. Tam jest chyba po prostu strażnik więzienia. Tutaj sobie dozorca śpi niewolników. Tu też jest dozorca. Tu jest Gasparino. Tu jest ten typo. Tam też jest strażnik na spokojnie. Tutaj już żeśmy byli, bo te drzwi otworzyłam sobie. Tutaj żeśmy też sprawdzili. To tutaj jeszcze po tej stronie mnie nie było. Więc możliwe, że tu się coś jeszcze może dziać. Dzień dobry. Czy tu się coś. Tu się nic nie dzieje. Tam na górze się za to coś dzieje. Kurde, dużo tych rozbójników jest. Ale fajnie, fajnie, bo questik będzie zakończony. Coś czuję dzisiaj nawet, może się to udać. Tu się ostatni kręci chyba. Tu jest Otello, on się nawet nie skarży, że się coś dzieje. Tutaj jest też jakaś niewolnica. No i co? I chyba żeśmy obeszli znowu, nie? Rabusie z Ugaru. Wiecie co? Spróbujmy zrobić save'a. I spróbujmy się już przespać z powrotem do rana w jakiejś chacie. Bo wydaje mi się, że już tutaj więcej żadnych rozbójników chyba nie znajdziemy. Wynoś się stąd! Będzie wpis? Nie było wpisu. Czyli. No, zmywaj się! Czyli powinnam jeszcze łazić, widzę pod nocy. Dobra. To dobrze wiedzieć, tak przy okazji. Chociaż czasami się zdarza, że wpis się pojawia trochę później. Na przykład jak się przeteleportujemy, albo jak się naturalnie zmieni pora dnia. No tylko, że tutaj, no to ja już naprawdę wątpię, żebym trafiła na jakiś rabusi. Tam się na dole coś dzieje. Ewentualnie może oni są właśnie. Bo to mi pokazuje tak, jakby byli w katakumbach, nie? Może byśmy tam zeszli do tych katakumb jeszcze. Dzisiaj, jak widzicie, takie trochę questy bardzo mało przejrzyście nam to tutaj zaczyna wyglądać. Przynajmniej na razie jest tak. Tak sobie. No bo to nie jest miejsce z rabusiami. Tutaj po prostu jest więzienie. A jednak, bo tutaj ktoś jednak broń wyciągnął. Dobra, mamy wpis. Czy to znaczy, że się zadanie wykonało? No wreszcie! Dobra, świetnie, bo już się bałam, że nam się zbugował ten quest i że nie dojdziemy do końcówki, nie? Weź wstawaj, chłopie, bo.
Ja się teraz potrzebuję kimnąć. I teraz tak, do rana się prześpimy. Dobra, czyli to zadanie możemy uznać za wykonane również. Poszukajmy teraz tego Aramisa, bo on powinien mieć dla mnie jakieś zadanie, a jak nie, to przynajmniej sobie zobaczymy, czy ma. Aramis powinien być tu. Tu był taki typo. Właśnie byliśmy w jego chałupie, ale tam nikogo nie było. Tu jest Joachim, też z nim nie mam nic do zrobienia na razie. No i ten typ powinien być tutaj. Jest. Hej, ty. Okej. Okay. Ach tak. No, teraz możemy pogadać otwarcie. Jesteś złodziejem. Ps. Nie ma potrzeby rozgłaszać tego wszystkim wokoło. Możesz mnie czegoś nauczyć. Ma się rozumieć. Otwieranie zamków, kradzież kieszonkowa, co sobie życzysz. Mogę również pomóc ci stać się bardziej zręczniejszym. Daj mi namiar. Mówisz o tym, co i gdzie można zwędzić. Dokładnie. Jest taka możliwość. Ostatecznie, my złodzieje, powinniśmy trzymać się razem. Ale to nie będzie darmo. Ja też muszę z czegoś żyć. Ile chcesz? 50 sztuk złota za namiar. A to nie za dużo. Nie, przyjacielu. To raczej mało. Moje wskazówki są na wagę złota. Mogę ci podpowiedzieć, gdzie znaleźć prawdziwe bogactwo. A to jest warte parę sztuk złota. Daj mi jakiś namiar. Dawaj 50 sztuk złota. Oto twoje złoto. Dobrze. Teraz posłuchaj. W wieży twierdzy Amarny znajduje się kufer ze złotem. To danina dla Zubena, która wkrótce powinna trafić do Ishtar. Na twoim miejscu spróbowałbym jak najszybciej dotrzeć do tego złota. Jak dostać się do wieży? Z pewnością jest dobrze strzeżona. No cóż, jak odwrócić uwagę strażników i przedostać się do wieży, to już twoje zmartwienie. Dobrze. Dziękuję za namiar. Hej, ty. Daj mi jakiś namiar. Dawaj 50 sztuk złota. Oto twoje złoto. Dobrze. Teraz posłuchaj. Powiadają, że w jaskini świątyni Ashdodu czarni magowie przechowują niezliczone skarby. Jednak musisz wymyślić, jak przedostać się do świątyni. Prócz tego, złoto na pewno będzie dobrze strzeżone, więc zwędzić go sprzed nosa straży nie będzie ci łatwo. Dobrze. Dziękuję za namiar. No i dobra, i właśnie po to do niego przyszłam, po dwa kwestiki. Z tą Amarną, no to wiadomo, możemy zrobić jak najszybciej, ale... z Ashdodem niekoniecznie. Tak, i jeszcze jest jedna osoba, z którą warto by było pogadać, przynajmniej sobie zaktualizować tego questa. Zobaczmy też przy okazji, czy Torres już może mi dać questa, czy nie. Widzę, że nie chce mi dać tego zadania, no to... To w takim razie, no nie. W ogóle, czemu ja mam dalej broń jednoręczną za piątaka u niego? To jest dziwne bardzo. A nie, dobra, mam 15 punktów nauki, okej. Dobra. To idziemy do więzienia, bo tam jedna osoba na nas czeka, z którą możemy podyskutować i odkładam to już bardzo dużo odcinków, odkąd tu jesteśmy w sumie. Tu mamy to więzienie chyba? Nie, co ja pierdzielę, byliśmy przecież koło więzienia i ono nie jest tutaj. Więzienie jest po drugiej stronie, tu jest więzienie. Przecież Gomez jest strażnikiem i tutaj mamy Piera. Witaj, witaj. Kim jesteś? Nazywam się Pier. A z kim mam zaszczyt rozmawiać? Nazywam się Roland. Świetnie. A co tu robisz? Oglądasz sobie więźniów. Dlaczego ciebie zamknęli? Ponieważ mogę zrobić coś, co bardzo zainteresowałoby miejscowe władze w Ugarze. I cóż to niby? Jestem rusznikarzem. Rusznikarzem. Chcesz powiedzieć, że wyrabiasz muszkiety? Zgadza się. W takim razie mam prośbę. Możesz zrobić dla mnie muszkiet. Gdzie? Tu, w więzieniu. Chyba żartujesz. A co, jeśli ciebie uwolnię? To byłoby bardzo miłe z twojej strony, ale to nic nie zmieni, ponieważ w Ugarze nie mam warsztatu. Oprócz tego, nie sprzedaję muszkietów ludziom, których niezbyt dobrze znam. Dopiero po tym, jak cię lepiej poznam, możemy wrócić do tej rozmowy. Wszystko w porządku.
To jakiś żart. Jestem w więzieniu. Czy to może być w porządku? Będzie lepiej, jeśli zostawisz mnie w spokoju, żartownisiu. No i dobra, bardzo ładnie. W takim razie już tutaj mamy zorganizowaną rzecz. Wiecie co? Teraz tak, zróbmy sobie zadanie może handel niewolnikami. Tylko zobaczmy, na jakim etapie ja sobie to zadanie zakończyłam. Przy okazji też złoto amarne wtedy zrobimy. Handel niewolnikami. Gdzie to było? Tu cię mam. Okej, okay, Mahmudowi hasło relax. Dobra, czyli na tym etapie tam stoimy. Teleportacja, miasto Ugar, twierdza Amarna. Co ty robisz, stary? Okej, okay, coś dziwnego się tutaj dzieje z typem. Siema. Okej. Okay. No to tak. Zobaczmy. Już ci mówiłem, że nie masz tu czego szukać bez pozwolenia Hassana. Relaks. Co? Co mam zrobić? A, jasne. Przychodzisz od Hassana. Dobrze, oto klucz. Możesz wejść. No i o to mi właśnie chodziło pięknie. Dzień dobry, panowie. Tylko teraz zrobimy save'a, żebym nie zrobiła głupoty. Witam. Dlaczego siedzisz w więzieniu? Ponieważ mnie i Ouhou posądzono o kradzież, przynajmniej tak twierdzą asasyni. Człowieku, wzięliśmy tylko jabłko. Już umieraliśmy z głodu, bo handlarz niewolników nie chciał nam niczego dawać. I co teraz asasyni zamierzają z wami zrobić? Łatwo to przewidzieć. Albo będziemy pracować razem z innymi niewolnikami, albo nas sprzedadzą. A za starego Brusa można sporo wytargować. Miałeś rację, chcą was sprzedać i Hulam mi to zlecił. Tobie. Ale nie zamierzasz nas zdradzać za kilka sztuk złota, prawda? Owszem, przyjąłem to zlecenie. Co? Ja pierdzielę, nie o to właśnie mi chodziło, widzicie? O Jezusie Maryjo. Właśnie po to się robi zapis, bo potem się dzieją cuda. Na kiju. Witam. To jest akurat bardzo bez sensu. Tobie. Bo on się pyta, nie zamierzasz nas sprzedać? No i owszem, dla mnie to jest, że... No owszem, nie zamierzam, a nie, że... Nie zamierzam. Ale gdybym nie przyjął zlecenia, to nie stałbym tutaj. Świetnie. W pewnym momencie zacząłem już się obawiać, że za kilka sztuk złota przeszedłeś na stronę tych chciwych zbirów. I co teraz? Więc słuchaj. Kiedyś podsłuchałem rozmowę dozorców i dwóch z nich pletło coś o obozowisku koczowników w okolicach Amarny. Gdybyś odszukał ten obóz i potem nas tam zaprowadził, to prawdopodobnie wraz z koczownikami, bylibyśmy w stanie uwolnić pozostałych niewolników. Pustynia jest ogromna. Jak mam odszukać obóz, który najprawdopodobniej jest ukryty? Strażnicy wspomnieli coś o drodze przechodzącej obok młyna. Ale bądź ostrożny. Asasyni, których najwidoczniej tam wysłano, nigdy nie wrócili. Bez obaw. Potrafię zadbać o siebie. Dobra, no to w takim razie idziemy zerknąć od razu na tą drogę. Mogę wyjść? Halo? Dobra, dziękuję. Mamy jeszcze tą wieżę do okradnięcia, ale na razie chciałabym się skupić na tym queście, bo już mi zalega od dłuższego czasu to zadanie. Zresztą to nie jest jedyne, bo zbiegli niewolnicy jeszcze dłużej mi zalega. To musi być droga, o której mówił Bruce. Dobra, to jest oczywiście ta droga, ale ja od razu zejdę ją oczyścić, bo jak raz tutaj szłam, to tutaj się jakiś golem gdzieś pojawił po drodze i... No i właśnie jest też patrol asasynów, najlepiej się go pozbyć od razu w tym momencie. Ja teraz oczywiście nie mogę z nimi gadać za bardzo, ale wypadałoby ich zaszlachtować, bo będą mi potem przeszkadzać. Czekaj. Bo i tak... Mówię wam, bo potem nie przejdziemy z tymi niewolnikami jak ludzie. Także...
Trzeba niestety się panów pozbyć. Dobra, czy ten jeden to zginął, bo nie wydał z siebie żadnego dźwięku. Dobra, i jeszcze sobie zejdziemy niżej, bo tam jeszcze golem powinien być na dole. Wiecie, ja potem nie chcę żadnych niespodzianek mieć z tymi niewolnikami. Także to się nam na pewno tutaj przyda, żeby to zrobić w ten sposób. Dobra, zróbmy F10. Ja bym sobie zeskoczyła tutaj, bo... Oż ty cholera! Ale się na mnie wkurzył, chłop, dobra. Okej, okay, no to idziemy w takim razie od razu do Amarny. Ten gościu ma jakieś dziwne podrygi. Wiecie co, póki jeszcze tutaj jesteśmy, to zanim zabiorę tych niewolników, to spróbujmy wieżę okraść. Cześć Kiros w ogóle, siemano. Pytanie, czy ten kufer jest na górze? Chyba na górze, bo to pewnie chodzi o skarb, który ma przy sobie ten typo na górze. No właśnie, Belazar pewnie, o ten kufer chodzi. Czy ja mam sen? Bo jeżeli mam, no to okradniemy to szybko. No niestety nie okradniemy, bo widzę, że sen na niego nie działa. To znaczy, że trzeba będzie się przekraść do niego bardziej. Jeżeli rozwiązywać to właśnie w ten sposób, to szkoda akurat. A jeżeli ja wyjdę na balkonik, to ty się odczepiasz ode mnie? Czy traktujesz ten balkon jako... Hej ty! Czego tam szukasz? Dobra, ty mnie widzisz. A czy mnie widzisz, jak wchodzę po schodach? Dobre pytanie. Ej, ty! Mhm. Czego tam szukasz? Dobra, czyli trzeba się tutaj wkraść w nocy. Znaczy, podejrzewałam, że trzeba będzie w nocy. Ale dobra, czyli wiemy, jak już to ogarnąć. Idziemy w takim razie po niewolników. Znalazłem drogę do obozu koczowników. Najlepiej zaraz wyruszyć w drogę. Dziękujemy ci, przyjacielu. Nigdy nie zapomnimy, co dla nas zrobiłeś. U koczowników powinien przebywać mak wody. Będzie lepiej, jeśli zaprowadzisz nas do niego. Może uda mu się przekonać przywódcę koczowników, aby przyjął nas do siebie. Dobrze. Chodźmy. Dobra, no to ja w takim razie sobie zdejmę pierścień prędkości, żeby nie utrudniać sobie tutaj życia. Robimy sejwika i wychodzimy z panami. Dzień dobry, witam. Zaraz panów nie będzie. Ja sobie jeszcze tylko zmienię broń, tak na wszelki wypadek, bo chodzę z tą. I tu ptamy. No i co, moi drodzy? Bardzo mi zależy, żeby ten dziennik ładnie się nam tutaj wyczyścił. Dlatego się tak staram i kurczę, próbuję to wszystko doprowadzić do końca. Mam nadzieję, że mi się to uda. Dosyć sporo mamy tych zadań jeszcze do zrobienia, więc no, trzeba będzie spiąć tyłeczek troszeczkę. No ale miejmy nadzieję, że nam się to uda. Idziecie? Idziecie? Super. Powiem wam, że część bardzo tutaj NPC się bardzo ładnie prowadzi, bo... No, powiem wam, że bałam się, że oni tutaj będą sobie źle radzili, ale twórcy musieli sobie ładnie chyba sprawdzić to, jak oni tutaj spacerują, bo jak widzicie, nic się złego z nimi nie dzieje. A wiem, bo już raz ich tu prowadziłam, tylko mi się wtedy odcinek nie nagrał i postanowiłam potem już kolejnym razem robić co innego. Widzicie, jak ładnie idą? Niebywałe po prostu. Niebywałe. Nawet tutaj im się dosyć dobrze schodzi. Nie mam się o co doczepić. Co prawda, no, część tych terenów jest naprawdę bardzo duża.
co może trochę utrudniać. No, takie właśnie przygody, eskapady, wypady, odprowadzania i tak dalej, no bo jednak faktycznie zajmuje to dosyć dużo czasu. Ale na ogół jest dosyć przyjemnie. Jeszcze musimy jednych niewolników odprowadzić, tylko nie do końca wiem, czy dobrze robię to zadanie, bo po odprowadzeniu, chodzi mi o tych niewolników do Gasparinio, nie? Po odprowadzeniu, kurczę, no niestety, ale, że tak powiem, nie funkcjonowało to dobrze. Dobra, wczas mi się przypomniało, żeby zmienić zbroję. By była dopiero lipa. Ale na szczęście zbrojka zmieniona. No tutaj dalej ciała leżą, ale ja nie będę ich przeszukiwać, bo to by było nie fair brać itemy z ludzi, których musiałam zabić kodami, także. Hej. Przyprowadziłem tu dwóch byłych niewolników z Amarny. To Bruce i Oho. Oni chętnie przyłączyliby się do waszego klanu. No dobrze. Zapytam Erykseidę, czy jest gotów ich przyjąć. Sądzisz, że zostaną przyjęci? Set ODE mówi im, jeśli okażą się nieuczciwymi ludźmi. Oszuści lub inni jeszcze gorsi, nie mogą należeć do naszej społeczności. Nie musisz się o to martwić. Ręczę za nich obu. Dobrze. Możesz uważać ich za przyjętych. Merkurius porozmawia z Sajdem, dowódcą koczowników. Ale jest przekonany, że plemię was przyjmie. Dziękujemy ci, przyjacielu. Nigdy nie zapomnimy, co dla nas zrobiłeś. No i dobra, pięknie. Wiecie co, teraz zrobimy tak, że ja sobie z powrotem włożę pierścień prędkości. I udamy się w jedno miejsce, tylko najlepiej by mi się było przebrać z powrotem chyba w pancerz asasyna. Bo potrzebuję do Ugaru się tepnąć na chwilę. Okej, i teraz jesteśmy przy tym wejściu. A ja potrzebuję do tego drugiego. Pamiętacie pewnie tą jaskinię, gdzie byliśmy. Tutaj było to zejście na dół, nie? Gdzieś tutaj z boku. Tam ta ścieżyna i tak dalej. Ja bym się tam przeszła, bo tam jeszcze dalej można zejść. Także to mnie akurat dosyć interesuje, gdzie nas ta droga zaprowadzi. Dobra, tutaj już możemy sobie zeskoczyć, myślę. No i tutaj jeszcze można było właśnie zejść na dół i iść dalej. A ja tutaj nie poszłam ostatecznie, bo zawróciliśmy. I jestem ciekawa, co tutaj się dalej znajduje po tej stronie. Konkretnie właśnie tam niżej można zejść. O tutaj. I tu nie byliśmy. Tam są jakieś ruiny na przykład. Tutaj w ogóle jest duży bardzo plac. Także zobaczmy, co się tutaj dzieje w ogóle. Też ostatnio, jak tutaj byliśmy, to było ciemno, więc niewiele żeśmy zobaczyli, znaleźli i tak dalej. A teraz jestem po prostu ciekawa. Tu są lamparty na przykład. No i tutaj też jest jakaś jaskinia. Tutaj jest jakiś też questik w ogóle do zrobienia. Więc chyba warto by się było przespacerować. Gdzie my jesteśmy na mapie w ogóle? Kurde, nie ta mapa. Jakie Korinis? W ogóle dajcie żyć. Tadmor potrzebuje. Gdzie my jesteśmy? Młyn, Amarna, koczownicy, plantacja, Ugar. Okej, tutaj jesteśmy. Ty, a tam na dole to nie będzie siedział ten Nordmarczyk na przykład właśnie chyba przypadkiem? Coś mi tak świta, że chyba tak. Tu jest jakaś jaskinia na przykład jeszcze. To są brzytwiaki, czy to są zębacze? Zębacze chyba.
Zębacze to git. To akurat żaden problem. W kolejnym odcinku sobie odprowadzimy tą drugą grupę niewolników do miejsca bezpiecznego. Okej, ta jaskinia jest, co ciekawe, pusta. Rozglądam się, czy tutaj na przykład nie ma jakiegoś skarbu do wykopania albo czegoś, ale widzę, że nie ma. Kurczę, no ciekawie, powiem szczerze. A to jeszcze nie koniec, bo jeszcze musimy w drugą stronę w ogóle sobie odbić. Tu jest jakiś most. Aha, dobra, wiem już, gdzie jesteśmy i nawet nie wiedziałam, że te drogi się łączą. Dobra. To wracamy w drugą stronę. Ale tam na dole chyba siedzi ten Nordmarczyk. No, tak jest, dobra. To myślę, że kiedyś któregoś dnia mu po prostu spadniemy na głowę. Ogólnie on nam da zadanie dopiero z tego, co widziałam w solucji. Niby to jest zadanie na czwarty rozdział, ale tak naprawdę on nam je daje dopiero, jak dostaniemy dostęp do Ashdodu. No, a w teorii jeszcze dostępu nie mamy, bo no nie wysłano mnie jeszcze z listem tam, nie? Nie zagadałam o to jeszcze do gościa. Tam na dół też jeszcze można zejść niżej, ale mnie bardziej ciekawi, co się znajduje po tej stronie. Jest golemiarz, zadymiarz. Okej. I to widzę, że nie jeden. Dobra. Są jakieś ruiny. No i co my tu mamy? Skała krystaliczna. I co? I dalej możemy iść jeszcze. O, proszę bardzo, czarny troll kolejny. Miło bardzo. To jest chyba ten pustynny, bo trochę inaczej wygląda. Nie, to jest akurat zwykły czarny troll. Jak widać, żadne wyzwanie to nie jest. I tutaj coś mamy. Kogo my tu mamy? Pustynni rabusie, no więc z nimi i tak nie pogadamy, rozumiem. Także załóżmy sobie lepszą zbroję. Wyleczmy się trochę. Dzisiaj chyba zrobimy trochę dłuższy odcinek po prostu, bo widzę, że mamy dużo rzeczy do zwiedzania. Ja się tutaj tak wybrałam. Dobra, niech będzie tak. Mogłam się setki nabić, ale niech już będzie. No i lecimy. Tutaj już widzę, że do mnie strzelają. Solidnie do mnie strzelają. Niedobrze wam powiem. Dobra, niech będzie ta pełnia życia. Dobra, tak czułam, że jak będą mnie bili z normalnej broni, to mi nic nie zrobią. Praktycznie. Tamci się nie zorientowali, że bije kumpli. To już jest coś. Dobra. Okej, ile ich tam jeszcze zostało? Nie wiem, ale zrobimy to w ten sposób. W sumie możemy nawet my do nich postrzelać. Tam w ogóle jakiś namiot widzę. Hassin. Dobra. Zrobimy tak, żeby oni sobie tu podeszli do mnie. Mhm.
Mam nadzieję, że gościu nie jest do questa, ale wątpię, bo są nazywani rabusiami, to oni by nie byli questowi. A jak już, to będą jakąś, wiecie, właśnie głową do wyeliminowania pewnie. No i dobra, i ty jeszcze zostałeś tylko. Dobra. No nie spodziewam się, żeby tacy rabusie mieli coś wnieść do mojego życia. Okej, tu jest drabina. A co, a tutaj się już nie da dalej przejść nigdzie? Ciekawe. Tutaj też nie? No nie. Dobra. To w takim razie spróbujemy zejść po drabinie. Zobaczmy. I teraz tędy. Kogo my tutaj mamy w tym obozie? Elitarnych asasynów. Dobra, czyli oni są tak jakby nam będą jeszcze potrzebni. Ale zobaczmy, co możemy tutaj znaleźć. Są pełzacze na dole. No a tutaj zobaczymy za chwilę. Jaskinia z ogrami. Dawno ogrów nie widziałam. Nieprawdaż? No, nie powiem, dawno ich nie widzieliśmy. Fajnie było, gdyby mi tak kryt wchodził, bo... Bez kryta to będzie ciężko takiego ogra... zabić. No właśnie, o tym mówiłam. Tak to jest, jak mi kryt nie siądzie. Może byśmy w kryta dali? Nie no, wiecie, w kryta dawać bez sensu, bo... Kurczę, problem jest taki, że my będziemy mieli jeszcze te tabliczki, które nam mogą podnieść statystyki. I wydaje mi się, że... Gdybym teraz dała w kryta, to te tabliczki okażą się niepotrzebne później. Dobra, no znowu się dwa rzuciły, ale liczę, że sobie z tym poradzę może teraz trochę szybciej. Albo z kuszy postrzelamy. Dużo mają ochronę przed strzałami, no ale... Jakoś to przynajmniej wchodzi. W tego chyba nie trafię za bardzo, nie? Dobra, trafię. Na szczęście się nie odbagował. Nie no, duża pustynia. Widzicie, dużo zakamarków jest bardzo. 750 jest za jednego ogra. Zawsze było tyle. Kurde, tu jest, widzę. No to chyba nie są ogry, nie? Bo to by było dziwne. Nie, gobliny. Dobrze. Okej. Okay. Czyli było parę ogrów i teraz już będą głównie gobliniarskie. Okej. Okay. Miałam kończyć odcinek, znowu będzie ponad godzinny pewnie. No ale jestem mega, wiecie, dawno nie grałam i... Cały czas ta gra mnie czymś jeszcze zaskakuje. Już z tych goblinów nie będę tego zbierała, pozwólcie. Bardzo ich tutaj jest dużo. Jestem ciekawa tylko, gdzie nas ta jaskinia zaprowadzi. Myślę, że jak uda się to już zrobić, to sobie stąd pójdziemy na spokojnie. Skrzynia z prowiantem. Dobra, są też ogry tam na końcu tego.
Na szczęście one nie atakują w grupie, więc... To jest plus akurat, bardzo duży. Bo byśmy tego nie przeżyli, podejrzewam. Kurde, fajna jaskinia, nie powiem, że nie. Tylko teraz będzie ciężko. Te ogry są silniejsze, jak byk, nie? O, Panie Jezu Chryste. Nie ma opcji, że przeżyję tego ogra. Kurde, coś się stało, widzę, tym ogrom, że one się zrobiły trochę bardziej silniejsze, zdecydowanie. Dobra, powiem tak, chyba na razie tą jaskinię jednak zostawimy sobie w spokoju, bo tu jest bardzo dużo, widzę, przeciwników i nie wiem, czy mi się to podoba. Znaczy, na pewno tutaj są jakieś rośliny pewnie stałe do zdobycia albo coś w tym stylu, bo nie uwierzę w to, że nie. Natomiast ja w ogóle szukałam innej jaskini. I jej nie znalazłam. Także bardzo ciekawie. Jeszcze raz sobie zobaczymy, gdzie ta jaskinia jest, tak na koniec. Tutaj jest, dobra. Ugar, oaza, Amarna. Plantacja. Wiecie co, jedną rzecz tylko jeszcze sprawdzimy. Na sekundkę dosłownie. I będziemy kończyć. Ponieważ jest jedno właśnie zadanie, które udało mi się znaleźć w solucji i niestety nie wiem, jak się je rozwiązuje tak poprawnie. Ta droga chyba jest poprawna, jeżeli chodzi o przejście. Tak jest, dobra. Bo ja chcę to po prostu zobaczyć. Tu mamy tego jednego typa, którego nie zabijamy na razie. Tutaj było to obozowisko tych orków renegatów. I pod ich obozowiskiem powinna być jaskinia z lampartami. Gdzie to jest na mapie? Tutaj. Czyli myśmy tam byli, czyli ona nie jest jakimś cudem z lampartami. Tylko z ogrami. No to wychodzi. Okej, jest ścieżka, dobra. Zaraz to zweryfikujemy tak na 100% jeszcze. Dobra, jest jaskinia z lampartami. Dobra, czyli udało mi się jednak. Czyli tam jest jeszcze inna jaskinia w ogóle. No właśnie, tu jest notatka. Zabrudzona notatka. O to mi cały czas chodziło, ale nie wiem, dlaczego chciałam trochę od innej strony tam podejść. Także dzisiaj nam się film wydłuży trochę niepotrzebnie. Mamy. Santiago, nie wiem, czy znalazłeś mój list w górskiej chacie, Saladyn. Potrzebujemy znaleźć chatkę teraz. W jaskini lampartów znalazłem szczątki mężczyzny. Sądzę, że to ten sam Saladyn, co ze swoim wspólnikiem Santiago ukradł złoto z Ugaru, które w dodatku znalazłem w jaskini. W notatce Saladyna chodzi o jakiś domek w górach, nieopodal Ugaru. Myślę, że należy udać się z powrotem w kierunku miasta. No właśnie. No i to jest to, po co tutaj przyszłam. To jest zadanie też związane ze skarbem. Potrzebujemy znaleźć opuszczoną chatę w górach. Dobra, moi drodzy. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Lecę montować dla Was ten film. No i w kolejnym mamy jeszcze parę zadań do zrobienia, widzicie. W sumie część rozwiązaliśmy, a część nam się tutaj zdecydowanie powiększyła albo poprzesuwała. Także wypadałoby coś z tym tutaj zrobić. Zobaczymy, jak nam to pójdzie w kolejnych odcinkach. Dzięki i cześć!